W ramach projektu edukacyjnego Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego pod hasłem Teatralny Pasjans grupa działająca przy warsztatach terapii zajęciowej w Tczewie przygotowała spektakl na podstawie Wesela Stanisława Wyspiańskiego. W ostatni piątek na deskach sceny Centrum Kultury i Sztuki odbyła się wyjątkowa prapremiera. Spektakl Wesele raz dokoła to efekt wielu godzin pracy grupy Teatr działającej przy warsztatach terapii zajęciowej Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo w Tczewie. Aktorzy wraz z liderką zespołu Joanną Draszawką, odpowiedzialnym za scenariusz i reżyserię Piotrem Weńcem oraz Edytą Górską, która napisała muzykę do przedstawienia, przygotowali szczególne widowisko. Tczewianie mogli je obejrzeć tuż przed wielką premierą w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. Miejmy nadzieję, że wzbudziliśmy jakieś emocje, że skłoniliśmy do myślenia, bo nasza wolna interpretacja tej wariacji Wesela, bo Wyspiańskiego chcieliśmy na różne sposoby, żeby ci nasi aktorzy mogli dobrze zinterpretować ten dramat ważny dla Polaków. Akurat było Święto Niepodległości, my trochę jesteśmy po Święcie Niepodległości, ale też ważne, że jednak ta Polska jest dla nich ważna i tutaj tłumaczyliśmy, że to nie chodzi o to, że ktoś bierze ślub, tylko ten ślub jest obok, a najważniejszy jest ten patriotyzm. I my właśnie w taki sposób ten patriotyzm chcieliśmy pokazać. To nie jest praca nigdy jednej osoby, tylko zawsze grupy. I zawsze trzeba tą grupę zespolić, uszanować się wzajemnie, no i działać. I wtedy zawsze się da, jeżeli się chce. Na początku ja powiem, że było trudno, prawda? Bo był tekst, nie wchodził tak, jakby się chciało. Ja wręcz czasem krzyczałem, że się nie nauczyli znowu, że po tygodniu nie było. Czasami trzeba. Ale czasami trzeba pokrzyczeć, żeby była ta mobilizacja do pracy. Ale to ja nie krzyczałem, tylko ja mam po prostu taki głos, tak? Tak to tak my to ustalam. Oni mają przewagę nad młodzieżą w tej chwili w tym spektaklu, bo są tak charakterystyczni, oni już coś przeżyli, na tych twarzach rysują się historie. I w tym Weselu rzeczywiście można było zobaczyć różne, było można zobaczyć tych chłopów, było można zobaczyć tych inteligentów, ale było można zobaczyć tą pasję, która właśnie pokazała się za pomocą ich odczuć, które przekazywali widzom, bo to jest bardzo ważne. Było ciężko, no były momenty ciężkie, jest nieraz trudno nauczyć się tyle tekstu, ale podołaliśmy, było nam bardzo miło. I liczymy na to, że jeszcze kiedyś będziemy mogli zagrać coś innego oprócz Wesela. Ja się cieszę z jednego powodu, że jest w teatrze z panem Piotr, szczególnie pan Piotr i Asia. Dziękujemy im. Oj, dziękuję, kochani. Ja też czuwam się troszkę, ale jakoś udało się, ale tylko też czuwam się, mówię, że nie uda się, ale udało się jakoś. Trema jest zawsze mniejsza, większa, ale potem jest satysfakcja, bo chcą nas oglądać ludzie zdrowi, ludzie różni. I to jest fajne, że możemy pokazać, że my niepełnosprawni też możemy. Też potrafią. Też potrafią.